This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. No dzień dobry, więc jak już tam pewnie wiecie z moich social mediów, kupiłem sobie tego oto Rometa K125. No i dzisiaj będziemy ogarniali, przynajmniej spróbuję ogarnąć wszystkie rympały, które niestety, ale jak to w używanym motocyklu, występują. Mianowicie, z tego co ustaliłem, tu jest jakiś zaślepiony na izolkę przewód, wyjście, nie wiem jak się to nazywa, od napowietrzacza spalin, który znajduje się w tym miejscu. Niestety nie wiem jak on działa, to jeszcze będę musiał sobie doczytać, no ale zrobimy, żeby tu było ładnie. Prawdopodobnie są obwalone gwinty, bo jak tu widzicie od wydechu jest zrobiona jakaś wydumka. Prawdopodobnie jest opierdzielony gwint w głowicy. Tutaj były jakieś próby spawania tego, nie wiem o co chodzi. Kurwa, jak inżynier taka robota. Mam zestaw gwintowników, także będziemy gwintowali tutaj. Kolejna rzecz, rozwalony gwint przy rozruszniku. Rozrusznik już udało mi się pod blokiem naprawić. To na pewno będę musiał przegwintować, bo ten gwint jest rozwalony, także zdemontujemy rozrusznik i będziemy to naprawiać. Kolejną rzeczą, która mi się bardzo nie podoba, nie wiem czy będzie widać, to. Kurwa. Brak styku gumy od filtra powietrza. No niestety, ale filtr powietrza też nie ma wkładu z jakiegoś powodu. A nie chcę tak jeździć, mam zakupiony filtr stożkowy, ponieważ wygląda trochę lepiej i myślę, że będzie działał trochę lepiej niż oryginalny po prostu wkład gąbkowy, który widziałem na Allegro, jak wygląda, nie podobał mi się absolutnie. Dodatkową rzeczą, którą się zajmiemy, to prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie wiem, kierownica przednia wpada mi w tak zwane szyni, czyli jak puścimy kierownicę, to ona zaczyna tak lekko drgać prawo-lewo. Nie jestem pewien, czy to jest kwestia wyząbkowanej opony, bo ta opona zdaje się być w miarę nowa, ponieważ jeszcze ma te włoski. Zobaczymy. Czy ona jest wyząbkowana, czy po prostu jest za duże ciśnienie, czy może łożysko główki kierownicy ma jakiś luz. To sobie wrzucimy na stałek motocykl, będziemy go szarpać, ściągać we wszystkie strony i zobaczymy, czy będzie działał. No i jeszcze do tego zrobimy sobie oleje i myślę, że właśnie zacznę od wrzucenia tego na stołek i może jeszcze go sobie na koniec umyjemy, bo jest strasznie brudny. Wczoraj, no niestety, mamy 2 kwietnia. Mamy 2 kwietnia. Bardzo śmiesznie się jechało generalnie. No generalnie kurtkę miałem sztywną, na motorze były same sopelki lodu. Dotarłem. Z tym, że to jest sztywne. A na motorze sopelki. Zasugerowałem się pogodą, prognozą pogody, że będzie o 12 koniec śniegu. Jak widać, koniec śniegu wczoraj o 12 nastąpił. Jeszcze nie. No i weźmiemy się za robotę. Jeszcze z modyfikacji, które tutaj dołożyłem sobie od razu, bo były konieczne, to kupiłem sobie takie ciężarki do kierownicy, ponieważ te lusterka no, nadają się do jedynie wywalenia. To po pierwsze, że strasznie drgają. I drugie, że no generalnie jedyne co widzę, to siebie widzę w tych lusterkach, jakbym ich nie ustawiał. Także prawdopodobnie któregoś pięknego dnia wlecą tutaj lusterka od MZ-ki na gwint M10. Co jeszcze dołożyłem, no to holder do telefonu, do nawigacji, bo jeżeli ten motocykl ma mi służyć do jazdy po mieście i nie znam całkowicie Łodzi, no to będę sobie po prostu mógł wrzucić tutaj nawigację i sobie używać tego motocykla w pełni już, bez jakby stresów.
Motocykl w tym momencie ma naladane 13896,5 km. Ja zrobiłem prawie 143, bo nie zdążyło się przerzucić, jak dojechałem tutaj do domu, do rodziców na wieś. A jeszcze jedna jest kwestia rozwiązania masy w tym motocyklu, ponieważ przygasa mi trochę, zresztą pokażę Wam to za momencik. O, to, że mi przygasa trochę światełka, jak wrzucę kierunek, jak są zapalone światła, to jest jedno. Zobaczcie. O, o, zapalają się. Może będzie widać, nie wiem, czy telefon mi nie wyrówna tutaj jakby, no, ale trochę widać. Widzicie, na przykład tej czwórce w tym miejscu. Przygasa troszkę. Wymieniłem akumulator, ale to jeszcze nie jest to. Druga kwestia jest taka, że na razy nie wyłapuje, o widzicie, że jest włączony zapłon. Muszę zrobić jakieś dziwne manewry kluczykiem. Prawdopodobnie wystarczy tam psikać kontakt sprayu i w tym miejscu ze schematów, które oglądałem, to w tym miejscu jest główne odcięcie prądu, plusa. Także może to być to, zwyczajnie, że coś tam nie łączy w stacyjce, ewentualnie założymy jakiś grubszy kabel. Jeszcze zrzucimy na pewno kanapę, bo tam znajduje się jakiś rympał. Jak wymieniałem akumulator i robiłem ten rozrusznik, to widziałem, że coś tam jest połączone na izolkę i prawdopodobnie nie ma bezpiecznika głównego. Także zajmiemy się tym na pewno, bo dobrze by było, żeby tam był jakiś bezpiecznik. Jeszcze przeczytam sobie w necie, jakiej wartości powinien być. To spróbujemy obniżyć, bo nie wiem, czy to jest kwestia skrzywionego przewodu hamulcowego, czy co. Ta stopka jest zdecydowanie za wysoko, powinna być gdzieś tak. Poza tym ona jest chyba, z tego co widzę, wykrzywiona. Mógł się ten motocykl położyć, nie koniecznie na asfalcie, tylko po prostu mógł się komuś wywrócić w garażu. Jest krzywa, także spróbujemy to naprostować. Jak się nie uda, no to myślę, że sobie kupię taką stopkę i pod blokiem wymienię. No, także co, widzimy się. Już Was wrzucę na stojak, przepraszam, i weźmiemy się za robotę, tylko jeszcze za bardzo nie wiem, od czego się wziąć najpierw. Może zrzucimy kanapę i wymienimy filtr powietrza, wyjmiemy starego airboxa, wrzucimy nowy ładny filtr stożkowy, żeby już to wszystko miało ręce i nogi. Przynajmniej jeżeli chodzi o powietrze w tym motocyklu. No i dalej sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba coś takiego. No, nie jest to content growy, po który pewnie wielu z Was tutaj przyszło. No, wiecie, jaka jest sytuacja na Ukrainie, także no, nie będę wrzucał kontentu z War Thunder, ale też streamuję inne gry na Twitchu. Wrzucam też vlogi, jakby takie vlogi krótkie, szybkie, jakieś tam humorystyczne rzeczy na TikToka. Tutaj macie jego nazwę, małpa proboszcz Jankes. No i co? Tyle z ogłoszeń parafialnych w zasadzie. Możecie sobie polubić film, jak obejrzycie, możecie sobie skomentować film, jak obejrzycie, możecie sobie, nie wiem, nawet udostępnić film, jak obejrzycie. To jest ważne, bo nie będę żebrał o lajki od Was, kiedy nie obejrzeliście nawet kontentu. Także dobra, wrzucam Was na stojak z góry, przepraszam za bałagan, nie? W tym garażu. Ja tu jakby wyjeżdżając zostawiłem porządek, ale tu porządek absolutnie zniknął. No, także co? Na stojak! I wyszło, że spryskanie lubrykantem śruby w przeddzień to zajebisty pomysł, bo wyszło spoko. Pudełeczko. A to już wiem, że wychodzi. Złazi? Złazi. Dobra. Okej. Okay, rzeczy, które widzę i już mi się nie podobają, to tutaj rzeczywiście coś jest połączone na izolkę i prawdopodobnie nie jest polutowane. Jeszcze nie będę tego odwijał, ale nie, to jest na jakąś wsuwkę zrobione.
Jest na jakąś wsówkę zrobione. To są od świateł? Nie, to jest do rozrusznika. W zasadzie nie wygląda to tak źle. Dobra, spróbujemy jeszcze zrobić manewr typu ustawienie tej cewki akumulatora. To wszystko trzeba posprzątać tutaj. Ten airbox wywalić. No, da się ogarnąć. Niestety, ale bak też muszę podnieść troszkę do góry. 5-16 idealnie zastępuje ósemkę. Spoko. Jeszcze jedną rzeczą, którą będę chciał na pewno zrobić, to... zagrzewiały troszkę. To zajęcie się wibracjami, które strasznie przenosi ta rama. Trzeba będzie trochę siodełko zmodyfikować, wziąć jakiś tam kawałek gumy może i podłożyć pod kanapę, bo jest strasznie. Po prostu na większych obrotach takie drówki na jajach, że to jest po prostu poezja. Dobra, czy bak wniosę już? Trochę podnoszę. Chciałbym to tylko unieść w zasadzie. Tight fit. Wcale wczoraj wody nie złapało. Znaczy widać, chuj wody tu było. Chyba myślę, że będzie lepiej chodził. Nie wiem tylko co z tym odolejaczem. To jest jednostka sterująca silnikiem. On był jednak fajnie, jakby ona była na swoim miejscu. Żebym tego nie musiał wiecznie trzymać. Dobra, teraz to cewkę by wypadało ustawić gdzieś. Porządkowo prawdopodobnie powinna iść tu. I pamiętajcie, najpierw masę z akumulatora, potem plus, a przy zakładaniu w odwrotnej kolejności. Mój akumulator to żelówka firmy Moretti, Minetti, Morelli, Menelli. Generalnie jest spoko. W zasadzie najpierw coś uporządkujemy, dopiero potem się będziemy bawili w kopanie głębiej. Jak to tu wygląda? To jest poobrywane w cholerę, dobra. To by wiele tłumaczyło. No ale dobra, to zawsze możemy przypiąć ewentualnie trytytką. Wsadzić to tam, gdzie było. Gdzieś tam chytnąć trytką, żeby to po prostu było na swoim miejscu dedykowanym. Tu złapiemy trytką i będzie widowa. No i tu jest ta izolacja, która mnie... Czy nawet nie izolacja, tylko gafer, kurwa. Która mnie zastanawia, co tu ktoś wymyślił. Fokus jest, jest. Zobaczymy, wydumę. Pana mechanika, który znał się na motocyklach. A nie potrafił naprawić rozrusznika, który naprawiłem pod blokiem. Po prostu wyjął cały komutator i cały szybko trzymać się rozwalił. To mi się jeszcze nie podoba, jak te kable idą. Nie wiem, czy tak powinny iść oryginalnie. Chociaż może. Małe chińskie rączki. O, bardzo ciekawie zrobione połączenie było. Nie wiem, czy zdążyliście to już zauważyć. Ale połączenie było zrobione w ten sposób. Czekajcie, przybliżę. Robię fokus. Po co to takie jest?
Nie no, spoko. Spoko. Dziwnego, że ma chujowego plusa. Słuchajcie, trochę jest lipa. Trochę jest lipa z tym, ponieważ obszukałem całe dwa garaże i wygląda na to, że bezpieczniki wszystkie jakie mam, to mam w Łodzi. A tu jestem w okolicach 70 km od Łodzi. Zadbamy o dobre połączenie. Zrobimy tu normalnie lód. A jak dorwę bezpiecznik i będę miał chwilę, to sobie tutaj wlutuję normalnie bezpiecznik samochodowy i tyle, nie? Żeby zabezpieczało mi całą tą instalację. Żeby nie robiło zwarcia. No chwilowo muszę sobie radzić jak mogę. No nie mam kurna żadnego, no nawet wysadzonego nie mam. Chociaż jeszcze poszukam. No jeżeli nie, no to będzie lutowanko. Nie ma innego wyjścia. Żeby to miało po prostu ręce i nogi, bo to widać, że plus jest za słaby. Niekoniecznie masa. Okej. Okay. Zawsze jak marudzę, że czegoś nie ma i nie mogę znaleźć, znajduję. Myślę, że 10 to wystarczy na spokojnie. Zrobimy sobie jakieś tego typu połączenie. Nie wiem jak to... gniazdo przejściowe by mi się tu przydało. Nie wiem, wlutować to tymczasowo. Chyba to wlutuję tymczasowo, żeby po prostu było przejście przez ten bezpiecznik, a w razie czego będę sobie radził. To jest najsensowniejsze rozwiązanie, które w tym momencie przychodzi mi do głowy. Bo czegoś takiego jak takie przejściowe do wsadzenia, no nie mam niestety. Wpadłem na lepszy pomysł. Po chwili uzgadniania z samym sobą zrobię to po prostu na wsuwki. Troszeczkę mocniej te wsuwki skompresuję. Zrobimy coś takiego i coś takiego. Niestety nie mam kurwa nowych. Nowe wsuwki jeżdżą w samochodzie, a samochód został w Łodzi. No ale trochę bardziej skompresuję te wsuwki i po prostu wlutuję coś takiego. To zaleję klejem na gorąco i będzie chyba lepiej. Awaryjne rozwiązanie. To jest do poprawy na pewno. Ale lepiej mieć bezpiecznik niż go kurde nie mieć. Pa, aby wypadało odciąć. Gdzieś miałem kombinerki. Myk. Z tym wypad. Mam bardzo mocno zoksydowany kabel. Trzeba będzie trochę dłużej wypalić. Termokurczki pozakładać. Ja nie potrzebuję. Jedno już zrobimy sobie na gotowo. Wyjeżdżaj. Może jeszcze tu topnika podłożę trochę. I teraz powinno chytać lepiej. Chciałem to zapalniczką rozgrzać. Trudno, też sobie wybrałem pogodę do lutowania, to jest trochę chłodno. Może dlatego. Tak średnio. I przez chwilę lutownica była wyłączona, także... Może jeszcze chwilę poczekam z tym lutowaniem. A przygotuję sobie to. Trochę pasty. Rozwiązanie na rympał, ale to jest rozwiązanie chwilowe, które tak wiem, nie podoba mi się i nie jest pro. No ale lepsze takie jak jakiego brak. To się fajnie już połączyło. Tylko więcej ceny to wymaga.
Dobra. Ubłobione. Ale już jest lepiej niż bez tego. No fajnie, że był fokus. Sorry. Pa, pa. Lubicie takie odcinki garażowe? Bo ja w chuj. Nie wiem dlaczego, ale tak jak za szybkich, za wściekłych, czy tam szybkich i wściekłych, był ten Jesse. Autystyczny chłopak, którego uspokajało dłubanie przy samochodach. Mam bardzo podobnie. O Jezus, termokurczka mi się stermokurczyła. Ale numer, dobra. Aja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 j
większego. Ok, lipa. Lipa, muszę to zrobić na izolkę. Dobra, to i tak jest do poprawy, więc spoko, jakby tutaj się o to nie martwię. Opierdzielę tą izolką porządnie. Będzie git. To od razu trochę pościskam. Powinno być lepiej moim zdaniem, nie? Lepszy przepływ niż przez dwie zgięte blaszki. Dobra, i wsadzony bezpieczniczek. O. I myk. Jeszcze docisnę tak na wszelki wypadek. Żeby on był na ciasno. Nie wypadał, żeby nic się z nim nie działo. I walczymy dalej na izolkę. Niestety. Rozwiązanie typu inżynieria prowizoryczna. W ogóle też prowadzę taki fanpage na Facebooku. Możecie sobie wbić. Tam wrzucam, jak mi się przypomni, zdjęcia wszelakich prowizorek i to powinno tam też wylądować, mi się wydaje. Chociaż i z własnych kolekcji często wrzucam. Sam nazywam się wirtuozem prowizorki. I to jest jedna z tych rzeczy, które można podpiąć pod wirtuozję prowizorki. Ok, teraz tutaj z tym muszę rozwiązać problem, bo widzę, że kurde, coś jest jakby nie w osi, coś jest jakby nie tak. To chyba nie powinno tak być. Gumy, chociaż po odciskach widzę, że no teoretycznie to jest tak, jak powinno być. Tylko to powinno być głębiej na pewno. Trzeba to spróbować zaciągnąć. Niżej po prostu. Bo mi się nie mieści ta guma nasadowa, ta główna. No ile powinna być w ogóle na tym kablu? To też jest zagadnienie. Czy to nie powinno być po środku, a te dwa kable nie powinny się trochę rozchodzić? No ale chyba nie. Dobra, zobaczymy. Czy teraz mi to wejdzie z takim trochę większym sensem i chęcią? Bo chciałbym to przypierdzielić i mieć już to z głowy. Dobra, zdaje się, że to musi tak być. To teraz użyję magii trytytek i chytnę to miejsce. Po prostu, żeby tu było. Kurwa. Mam wszystko, co jest potrzebne do naprawy motocykla. Mam izolację, mam WD-40 i trytytki. To nie może się skończyć źle. Airboxa wstawię w to miejsce, w które było, bo tu jest jakiś odpowiednik skrzyni korbowy i odolejacz. Także tę skrzynkę na pewno wsadzę starą, tylko po prostu nie będzie podłączana. Jeszcze zobaczymy, jak z filtrem, jak on będzie tam jakby podchodził, nie? To się jeszcze okaże, w jaki sposób my to tutaj ten problem rozwiążemy.
Będzie git. Będzie pan zadowolony, kurwa. Majsterek jak zrobi. O. Meki się już do nikąd nie wybiera. Kurwa, to też jest takie kruche dość. Nie no, to spoko, te trytytki są takie nie za dobre. No ale już nie wypadnie. To na pewno. Dobra, to już mamy z głowy, to już mamy z głowy. To będzie do przypięcia, zobaczmy jak pasuje filtr. Zanim zmienimy pozycję, filtr kupiłem taki, chromowany, kurde, szary, może nie będzie się rzucał w oczy. Jedyne do czego mam, jakby przypieprzyć się, to przyjechał zgnieciony, ale to myślę, że jest wina firmy kurierskiej, nie firmy, która mi to wysłała. No troszeczkę go naprostowałem tutaj, widzicie, w tym miejscu jest taki sobie, taki ifi, nie? Niestety, trochę jest jeszcze brudny ten motor, ale to rozwiążemy. No i filtr powietrza trzeba będzie nasadzić. Będzie tu pasował? No powiedzmy, że będzie tu pasował. Zrobię sobie to od tej strony. Okej, i teraz potrzebuję tego sokecika dziesiątki. A i podam na jeszcze jeden zajebisty pomysł moim zdaniem, ponieważ ja dzisiaj i prawdopodobnie jutro całe dni będę ogarniał sobie motor i wyjdzie mi z 9, podejrzewam, godzin nagrania dosłownie. Podzielę te rzeczy na kilka odcinków. To będzie świetny pomysł, bo wy będziecie mieć co oglądać do obiadku. Ja będę miał content wrzucany na YouTube'a. Zrobimy z tego serię. No plus jeszcze na TikToka będę przerzucał skróty. Tak więc YouTube, proszę pozdrowić TikToka. I TikTok, proszę przyjść na YouTube'a, obejrzeć całość, a nie tylko skrót. Ta nakładka jakoś się dziwnie... Przepraszam, zasłonię wam. Ona się troszkę zlichowała. Muszę ją naciągnąć. No i ok! Filterek już jest. Świetnie. No. No wygląda to lepiej niż ta fabryczna pucha, co mam powiedzieć, i pewnie też będzie działało lepiej niż niepodłączona fabryczna pucha, prawda? Chyba mogłem od tej strony podejść sobie w sumie z tą opaską. No ale dobra, trudno. Czy jest przejście i czy jest, jaki jest spadek? To myślę, że też od razu będzie dobrym pomysłem. Zrobimy tak, żebyście też widzieli. Dobra. I przekręcamy stacyjkę. I co? A, ta stacyjka mi tutaj przerywa. Mamy zajebiste przejście. Przejście jest zajebiste, tylko ta stacyjka przerywa. Nie wiem, czy nie będę musiał wymienić stacyjki. Bo o to się chyba rozbija, brak masy plusa w tym motorze. No dobra, to skoro jedno mamy już z głowy, to najgorsze, które się... Znaczy nie, co nie najgorsze, to są te gwinty. To spróbowalibyśmy może z tymi gwintami podziałać. Trochę się tego boję, ale chuj tam. Trudno. Raz się żyje, raz umiera. Dobra, to może ćwiczebnie. Odkręcę najpierw tę rurkę. O tą. Od napowietrzacza i zobaczymy, jak to tam wygląda ta sprawa. Okej.
bo tego w sumie nie potrzebuję. Nawet jak tu coś spierdolę, no to trudno. Spierdoliłem. I tyle. A, tu w ogóle jest kurwa nienażnięty glin. W ogóle cudodzieje. Łącznik. Chciałbym zobaczyć, co tu kurwa jest. Ta podkładka jest przyklejana. To na pewno. Przede wszystkim jest krzywo. A może i ten gnit nie jest uszkodzony? Tylko po prostu ktoś zgubił śrubę? Sprawdźmy to. Bra. Tak. To nie jest uszkodzone. Dobra. Super. To jest jeden gwint mniej do roboty. To ja szukam śruby drugiej. Co tu w ogóle jest? Ale ktoś się namęczył, żeby to dopierdolić. Te izolki. O! Okej! Okej, patrzcie, co znalazłem. No, fokus, halo. Znalazłem to. Okej. Okay. Czyli tu jest ta druga śrubka. O kurwa, ktoś się postarał. Dobra. No to uszczelnimy to najwyżej. I tyle. No zrobimy tak, no nie mam innego wyjścia. Ale będzie troszeczkę jakby, kurde, schludniej to wyglądało. Przynajmniej tak mi się wydaje. No będzie wyglądało jakby trochę coś tu było kombinowane, no ale jakby nie mam wyjścia. Musi tak być, może kupię sobie mniejsze podkładki, to wtedy się to jakby ogarnie. Dobra, tutaj dobrze doszło. Tu też dobrze doszło do końca. Założymy tutaj po prostu tę rurkę, będzie wyglądało jak fabryczne, mimo tego, że nie będzie działało i tak to. Spoko. A nawet jeżeli trochę będzie działało, no to z jakiegoś powodu to tu jest. Natomiast gorszą rzeczą, którą się obawiam, jest ta głowica. No bo tu jest ten rympał, o którym wam wcześniej mówiłem. Powoli światło dzienne mi się chyba zaczyna kończyć jakby. Nie wiem czemu, skoro... Tak, chyba będę musiał dołożyć tutaj światełko jakieś. Zamknąć garaż, a dołożyć światełka, bo trochę tutaj poprzestawiać, to zaraz. No dobra. Rozbieramy tę cudowną wydumkę. Powiem wam, boję się. Zacznijmy od tej drugiej śruby. Co to jest w ogóle? To jest trzynastka pewnie. Tak. Nawet nie, nawet chyba dwunastka. Oj, tak przymocowana, że wiecie co? Tu jest zrobiona szpilka, słuchajcie. Tak, śruba ósemka. A z tej drugiej strony jest zrobione na szóstkę. Dobrze, mam gwintowniki. Na szóstkę, na ósemkę i na dziesiątkę. Zaczyny, kurwa, ktoś co tu wymyślili. No, widzę tu jakieś tam nadspawania. Może się upierdzieliła szpilka i próbowali ją naspawać. Tyle, że to jest aluminium. A to jest pospawane jakby zwykłą tą. Zwykłą spawarką elektrodową. No to tak się chyba nie robi. Ale mogę chuja wiedzieć, nie? I to w ogóle przykręcili. To nie mam pojęcia też. Dobra, tu się trzyma i tu się trzyma. Oj, zobaczymy. Kurwa mać. Co to jest? Dlaczego to jest w ogóle skrzywione? Jak to odkrzywię, to się złamie pewnie.
A Jezu. Jak to jest, jak Domek kupi kurwa motor od mechanika, nie? Dobra, chuj, odkrzywiam to. Nie ma sensu i tak, i tak. Zaraza. Iść do profesjonalnego zakładu. Spoko, mam ziomka, który zrobi to lepiej taniej. Boże. Jeszcze jestem ciekaw, czy ta rura nie jest przyspawana. Chłopakom, którzy się znają na motorach. Ja się nie znam, może tak się robi, no. A, tam śruba jest. Urwała się śruba. Urwała się śruba. No, to nie wyjdziesz. To nie wyjdę. Musi tak dostać, jak jest. Wolałbym, żeby nie, no. Okej. Zdaje się, że głowicę to mam do wymiany, ponieważ w tej dziurze tkwi śruba. Były próby rozwiercania, widzę. Ewentualnie to nie tkwi, tylko znaczy to się upierdzieliło. Jak złapię fokus. O, to się upierdzieliło. Cały bok. Próbowali to nagwintować chyba. Znaczy no spróbuję tutaj złapać tym gwintownikiem. Może coś by wyszło z tego. Ale zdaje mi się, że będzie kapa. Że ta głowica jednak to będzie do wylotu. Wszystko na to wskazuje. A to w ogóle nie jest spaw, tylko jakiś klej stalowy, zobaczcie. To jest na klej do stali zrobione. No to jeszcze ciekawsza wydumka. Dobra, spróbuję to przegwintować. W razie czego się złapię w dwóch punktach. Okej. Okay. Lipa. Dobra, no niestety się nie uda zrobić tak, jak myślałem, że się uda zrobić, ale zrobimy to chociaż na nowych nakrętkach. Żeby to chociaż trochę miało ręce i nogi. Bo w tym momencie absolutnie nie ma ani ręki, ani nogi. Chyba, żeby się udało zrobić to na większą śrubę, żeby to lepiej doszło do tego. Zaraz poszukam, czy mam coś dłuższego. Ale chyba nie. Mogę zrobić tylko bardzo podobny patent. Jak tutaj jest wymyślony. No, tylko to mogę wymyślić tutaj. No, chociaż będzie poskładane na nowej śrubie, nie? Jakoś to by wyglądało. No niestety tam się nie udało nawet gwintownika ogarnąć. Chociaż będzie, powiedzmy sobie, ładniej. Kurde, szkoda. Aha, już rozumiem, czemu to było zagięte. To tak średnio chcę przejść. Normalnie to bym podjechał do braciaka, którego też już kojarzycie pewnie z odcinka o Skodzie. I by mi po prostu wziął i no spawał tu szpilkę. Tak chyba koniec końców trzeba by było zrobić. No ale mamy pogodę jaką mamy i naprawdę kurwa nie chce się stąd ruszać. Hmm.
zrobimy na podkładeczkę, zrobimy na nową śrubaczkę. Powinno coś tam chytnąć. Też jest wyjebany. A narzynek nie mam. Muszę iść po kawałek śruby takiej. Chyba niestety czeka mnie wymiana tej głowicy. Mówię, ewentualnie któregoś razu podjadę tam. Lato do braciaka, umówię się i spawa mi szpilkę. Jedyna opcja, którą można tutaj wydumać, poza tą, która już jest. No, chyba doszło. A, już się nie rusza. Wcześniej to się jeszcze ruszało, a teraz już nie. Dociągnęło się. Jako tako. No. Także przy świtu już nie będzie przelotu. Tutaj niestety miałem tylko taką długą śrubę, to wstawiłem taką. Jest i tak lepsza niż ta, która była tu oryginalnie. Objebana. Także zaraz sobie tu wstawię krótszą, bo mam teraz, już mam pokupowane, więc jakby spoko. Chyba dorobimy jeszcze jakiś dodatkowy punkt masowy, coś mi się wydaje, bo będzie lipa. Z drugiej strony tylko sobie odkręcę plus od rozrusznika i go wyciągniemy. Dobra, już można wytarmosić, coś mi się wydaje. Drugie trzeba popchnąć, bo to jest na uszczelkę. Okej. Opa. Okej. I gwintowniczek na szóstkę śrubę. Złapię fokus, o, pięknie. I zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Już trochę go naciąć, poprawić. A ten jest spoko. Czy to będzie ten? Powolutku. Poprawimy tego gwinta. Będzie można wkręcić drugą śrubę, pewnie będzie miało lepsze połączenie z masą. A potem motora włączymy, żeby się troszeczkę rozgrzał. No i co? I wymienimy sobie olej. Albo tu. Na tej śrubie. Tutaj. O, i może to będzie lepszy pomysł, jakby tu go dał. No. Hej. Co to jest w ogóle? Ósemka? Ja. Dobra. Czy nawet siódemka? Nie, ósemka. Przeróbki, przeróbeczki, no ale w sumie jest na ramię, nie? I tu byłby metal do metalu. I byłoby chyba spoko. No tu w ogóle leży ten plasticzek od tego. Nawet nie wypadł z tego motoru. Nawet nieźle. W takim razie. A tu sobie zrobię chyba. Będzie między dwiema metalowymi podkładkami, będzie dobrze masę trzymał. Jeszcze zaraz zobaczymy, jakie jest połączenie, jaki jest spadek.
na tym punkcie, ale to jak to przykręcę. W ogóle to jest śmieszne, że łeb jest 8 na tej śrubie, a śruba jest M10 gwint. Boże, M6. Przepraszam. Się przestraszyłem, kurwa. Że to prąda, to ta tasiemka. Chujowa. Sąsiad dziś wybywa. Uff, ale mu olej pali. Ale śmierdzi. Spalina z tego samochodu jego. Jeszcze dobry. Jeszcze dobry. Okej. Sprawdźmy spadek. Aha. Jeszcze lepiej będzie działał. Sprawdźmy spadek. Spadek mamy na poziomie 0,1. Lepiej nie będzie. I rozrusznik trzeba przykręcić. Jeszcze. Kurde, jak ma się śruby na wymiar. Są jakieś popierdolone. Już się gwinty poprawiło. To całkiem nawet nieźle to idzie. Dyszka, dyszka. Na pewno będzie to trochę lepiej funkcjonować niż funkcjonowało do tej pory. Ok, to już mamy z głowy. Tu jest jakiś schowek na klucze chyba, albo na jakieś narzędzie, albo na coś, nie wiem. To podłużna tubka, tylko jest jakby wykrzywiona. Nie wiedzieć czemu. Ale Marek, kurwa. W ogóle nie chcę. A nie, zapina się. Okej, dobra, fajnie. To z głowy. Co jeszcze na dzisiaj? Olej. Dobra, to przykręcę akumulator. Odpalę maszynę, niech to sobie pochodzi, rozgrzeje się i zrzucamy olej i wlewamy nowy. Tak, według chłopa, który się zna na motocyklach, wygląda olej po 300 km. Iu.